Cześć, witajcie, z tej strony znowu Albi i dzisiaj ze względu na jednego widza, tylko i wyłącznie tego jednego widza, także to dla Ciebie, pokażę Wam PHP. Myślałem, że się tego nie zabiorę, bo po prostu nie lubię tego, ale znalazłem stare pliki, do których ja się uczyłem na egzamin i dzięki temu jestem w stanie Wam pokazać w najprostszy sposób, jak zdać ten egzamin, bo ja tak go właśnie zdałem. Dobra, słuchajcie. Pierwsza podstawowa sprawa, żeby uczyć się w ogóle na egzaminie tak samo, będziecie mieli XAMPP-a. Konfiguracja tego nie jest potrzebna, po prostu włączacie, instalujecie i chyba w sumie tyle, jak coś, to większość pewnie sobie i tak ogarniecie. I teraz kwestia taka, że to co musimy robić, żeby sprawdzać to, czy nam to działa, to musicie to robić na lokalnym serwerze. I śmieszna sprawa, bo na moim egzaminie pamiętam, że jeden jak sprawdzał, czy mu coś działa, to nawet tego nie wrzucał na ten serwer i tylko po prostu podglądał sobie na takim zwykłym, no wiecie, włączacie i odpalacie sobie ten indeks, załóżmy. To nie zadziała, PHP nie zadziała, bo po prostu nie ma prawa on zadziałać, a ten właśnie tak sprawdzał, dlatego to jest taki pierwszy błąd i tego nie robimy. Explorer, wciskam Explorer i tu jest taki folder htdocs. I w tym folderze htdocs właśnie wklejamy sobie na przykład nasz folder i w tym folderze sobie pracujemy. I potem jak to odpalić? To już mam odpalone co nieco. Okej, okay, teraz dobra, przejdźmy sobie do innej rzeczy. Po prostu ja już mam większość zrobione i tylko będę Wam tłumaczył, jak to zrobić. Bo po prostu z jednej strony on napisał właśnie ten widz, że w piątek ma ten egzamin, dlatego postaram się to jak najszybciej zrobić i wytłumaczyć. Pierwsza podstawowa sprawa, żeby cokolwiek tutaj zrobić, to musicie mieć bazę danych. I teraz, bazę danych, żeby wejść do bazy danych, możecie wejść poprzez localhost, phpMyAdmin i tyle, i to Wam wyskoczy. Jeśli nie chce Wam się wpisywać, to klikacie po prostu MySQL Admin. I to jest tutaj Wasz localhost. Ok, i teraz, moja, co najważniejsze, tutaj stworzymy, tutaj tylko nie będę z tej bazy danych korzystał, co tutaj zrobię, ale po prostu muszę Wam pokazać, jak to najlepiej zrobić, bo kwestia jest taka, że musicie na 100% mieć polskie znaki, bo bez tego po prostu wszystko się czasami spierdzieli, naprawdę, wszystko może się spieprzyć. Dajmy sobie po prostu jakąś bazę danych QWERTY i tu, co najważniejsze, bierzemy UTF, to było 8 chyba? UTF 8 Polish CI, ok, utwórz. I teraz nazwa tabeli, po prostu ja to wezmę, bo obojętnie co. Liczba kolumn, dajmy 2. I co najważniejsze, tutaj wiadomo, piszecie sobie na przykład ID, piszecie sobie jakieś takie kolumny, jakie tak tam potrzebujecie na egzaminie. Poza tym na egzaminie macie już bazę danych stworzoną, dlatego taki plus. Tylko to tak na przyszłość, że musicie to zrobić. I co jest najważniejsze, to tu, gdzie to było? Tutaj też w każdym musicie wklepać UTF-8. Te polskie znaki. UTF... Gdzie to jest? Albo UTF-16? O, generalnie Polish CI. Tylko UTF-16 albo UTF... UTF-16, UTF-32, UTF-8. Kurczę. Zakładamy, że na egzaminie macie bazę danych zrobioną, ale generalnie który z tych znaków, co nie? I... Bo ja już nie pamiętam, nie jestem w stanie tego sprawdzić, ale UTF Polish CI, wydaje mi się, że powinny dwa oba działać. No i dajecie zapis i tam wygląd i macie bazę danych, co nie? I to kwestia tego. Druga sprawa, tworzycie sobie folder na tym htdocs. Czekajcie, mam dwa razy to odpalone. Tworzycie sobie folder na tym htdocs, ja mam tutaj nauka i na tym nauka mam stworzony ten plik. Jeden to jest plik PHP, drugi to jest indeks HTML, w którym macie zrobić wygląd, co nie? Przejdźmy do tego. Tutaj już Wam pokazuję. Tutaj zrobiłem sobie wygląd. Jak to wygląda? Zwykła templetka HTML-a, to co musicie mieć na każdym egzaminie, to jest na razie bez żadnych stylów CSS. Jak chcecie mieć do egzaminu, to wiadomo, tutaj dołączacie jeszcze style CSS przez link, rel, stylesheet. No dobra, nie będę tego pisał, bo po prostu nie ma to najmniejszego sensu, ale wiecie, tak się dołącza pliki CSS. I teraz, to co tłumaczyłem w którymś odcinku, tworzymy sobie formularz, który Wam jest potrzebny. Tam będzie on, zwykle na tym egzaminie macie właśnie w tej dolnej części jakiś tam formularz stworzony i odsyłacie przez action do tego w pliku, który obsługuje Wam ten formularz. U mnie to jest indeks PHP i do tego odsyłam. No w tym formularzu mam tam zrobiony input i najważniejsze to jest to name. Każdy inny input musi mieć inne name po to, żeby na przykład można to było wstawić do PHP. Tak samo jak na przykład w JavaScriptie używacie ID albo klasy przez dokument getElementById. To tutaj potrzebujecie przez name. Formularz musicie mieć name. O kurde, dźwięki na korytarzu, ale okej, okay, jakoś przeżyjecie. I teraz. Co potrzebujecie? Tutaj w sumie tyle. Input type submit, to że po kliknięciu submit wykona się ten action. I w HTML-u chyba musicie mieć tyle. No bo wiecie, wprowadzacie znaki, jak wyprowadzacie, to po prostu dajecie to w HTML-u. Okej, okay, i teraz.
Co my tu mamy? Słuchajcie. Pierwsza podstawowa sprawa. Już macie pierwsze punkty na egzaminie za to, że połączycie się z bazą danych. I teraz tak. Zalecam, zachęcam. Możecie tak robić, bo nie musicie tego robić. Możecie sobie zrobić inne zmienne. Na przykład baza równa się i tutaj ten na przykład egzamin i po prostu wklejcie to tutaj, co nie? Ale możecie w sumie tak nie róbcie, tylko zróbcie sobie w ten sposób, jak ja tutaj zrobiłem. Zacznijmy od początku. Najpierw zaczynamy od PHP, no wiadomo, tutaj tak w tym piszemy PHP i nick i to hasło to jest to, co podajemy w tych inputach, bo to ma name nick. O, tak się odwołujemy do tego przez hash. Dlaczego przez post? Bo tutaj dajemy metod post. Jakby to było get, to byłoby przez get, ale używamy post i na egzaminie będą wymagać od was post. Nie wiem, czy będą wymagać, ale zawsze używajcie post. Po prostu tak jakby bardziej programistycznie i bardziej to pomaga w bezpieczeństwie i tym wszystkim, to jest przez post. Na egzaminie chyba nie ma różnicy, czy przez get, czy przez post, ale używajcie post. I tak się tutaj zapisujemy, w tym momencie zapisujemy w zmiennej nick to, co podaliśmy w inputcie o name nick. O tutaj, w tym momencie, to jest to name. W drugim mamy name hasło i tutaj tak samo podaliśmy to w tym name hasło, co nie? I teraz kolejna sprawa, jaką musimy zrobić, to jest połączenie z bazą danych. I za to już macie jeden punkt, z tego co pamiętam, za to już macie punkt. I co jest bardzo ważne, to na egzaminie nie wymagają od was sprawdzenia, czy z bazą danych się połączyliście. Ale jeśli byście mieli coś takiego, że z bazą danych musicie sprawdzić, czy się połączyliście, to tworzycie sobie funkcję warunkową if i teraz is string i co, to jest coś takiego, że jeśli ten to con, to, i tutaj podajecie parametr con, to zmienną con, to o to chodzi, to w tym chodzi coś takiego, że jeśli, oj sorry, to chodzi w tym, że jeśli w tym connection wywali się jakiś string i ten string zawsze jeśli wywali się w tym, to jest błąd, to jeśli tutaj właśnie będzie string, to tu jest błąd. No i możecie dać, że echo, błąd połączenia z bazą danych, co nie? Taki, możecie dać coś takiego. I to, co macie zrobić, wasza reszta zadania, to robicie w else. I ja tutaj sobie to zrobię. Tutaj sobie to przekopiuję i to dalej będzie działać. Pokażemy wam, czy to będzie działać. Pokażemy wam też, czy to będzie działać. Tutaj sobie zrobię nie PHP, tylko HTML, tak się do tego odwołujemy. Tutaj sobie przejdźmy do mojej bazy danych egzamin, zadanie. Tutaj nie ma nic, a nie ma nic, bo wszystko uznałem specjalnie dla was. Wprowadźmy sobie, nie wiem, test, egzamin, prześlij. Wszystko przeszło, czyli powinno być. Refreshujemy. Jak widzicie, jest. Test, egzamin. ID jest inne, bo ten, nie zmieniam ID przy każdym połączeniu, tylko zapisuję mi się z tamtych poprzednich, co robiłem. Na egzaminie chyba nie musicie zmieniać ID. Poza tym, jeśli zrobicie to za którymś razem, to po prostu sobie usuńcie to wszystko i zróbcie jeszcze raz. Naprawdę oni tego nie sprawdzają, ma wam tylko to działać. Tyle w temacie. To jest taka cała prawda o egzaminie. Ok, czyli jak widzicie, to działa. I teraz, i to jest z tym, jeśli musicie sprawdzić, czy jest połączenie z bazą danych, bo jeśli nie musicie zrobić, to robicie tego bez if, co nie? Po prostu tak jak było wcześniej, możecie sobie cofnąć i zobaczyć. Do tego jeszcze, o tym jeszcze nic nie mówiłem, dlatego poczekajcie na spokojnie. Coś wam jeszcze chciałem pokazać. A chcę na przykład, jak nie, to nie zadziała, że brak połączenia z bazą danych, co nie? Refreshuj, widzicie? Wywaliło błąd. O, to jest to. Ten błąd. Ponieważ, czekajcie. Nie wywaliło tego błędu. Czy wywaliło? Błąd podczas bazy danych. Generalnie wam wywali błąd. I teraz dlaczego nie wywala na stronie? A, nie wywala tutaj, na przykład jeśli dacie małpę, to wam nie wywali na stronie. Tylko nie pamiętam, czy tu się dawało małpę, czy gdzie indziej. A, dobra, teraz zadziałało. I dodam się pusty drugi string. Okej, nieważne, ale generalnie w ten sposób sprawdzacie za pomocą ifa, czy jest połączenie, czy nie ma tego połączenia z bazą danych i to... No mi to przeszło, co nie? I to jest dobry sposób, bo pytałem się kolegi, który bardziej to ogarnia. Okej, i teraz. Tutaj, w tym zadaniu, na tym egzaminie, to przetestowałem sobie jakieś zadanie z egzaminu i tutaj wychodzi, że musiałem wprowadzić dane do tabeli. Wprowadzić z tego inputa jakieś dane do tabeli. No i, jak możecie zobaczyć, tworzymy sobie zmienną, w której będzie to zapytanie MySQL. No i wydaje mi się, że jak byliście, chodziliście na lekcje, to na pewno powinni was tego nauczyć. A jak nie, to Mirosław Zelent zrobił na szybko taki odcinek z zapytań MySQL-a i tam to wszystko jest. Ale generalnie insert into, czyli wprowadza dane. Jaka tabela, sorry, jaka tabela
Podajecie, co w tej tabeli zmieniacie. Tutaj po kolei dałem ID, nick, hasło i value wprowadzamy. Dałem 0, ponieważ mojego ID nie zmieniam, a tutaj po prostu wpisałem sobie te zmienne, które wprowadzam, co nie? No bo to są te inputy, które wprowadzam, czyli nick i hasło. Tak jak zobaczyliście. No i teraz, żeby to zadziałało, to mój wynik. Tworzę sobie kolejną zmienną, w której... Kurczę, te strzałki to się jakoś nazywało. To jest wykonanie funkcji na tej zmiennej. To jakoś, pamiętam, jakoś to miało fachową nazwę, ale teraz nie jestem w stanie wam tego powiedzieć. No ale generalnie na moim połączeniu, czyli na tym, wykonuję sobie funkcję query, w której dalej daję parametr to polecenie. No i to się wykonuje. I kolejny punkt, tak jakby za to już ma... I to jest już pewnie większe zadania, ale jak wam to nie wyjdzie, to słuchajcie, na pewno 3 punkty możecie zdobyć, albo jakąś tam część punktów możecie zrobić za to. Pierwsza rzecz. Za połączenie z bazą danych. Druga rzecz, jeśli jest sprawdzenie, czy jest połączenie z bazą danych, jeśli nie ma, to wywalić błąd. To jest to if i string con i else. Z prostszym, bo wiem, że Mirosław Zarent robi tam coś bardziej dłuższego, ale to jest proste i to działa. To jest dobre, to jest na pewno dobrze, tego się nie martwcie. I trzeci punkt, za który możecie zdobyć, to jest za to. To jest zamknięcie połączenia, za którym wymagają za każdym razem. Żeby po prostu nie było błędów, żeby nikt wam się nie włamał i te sprawy, to wymagają zamknięcia połączenia z bazą danych. I to jest właśnie ta linijka. Znowu odwołuję się do mojej zmiennej con, gdzie mam połączenie z bazą danych i wywołuję funkcję close, która zamyka. No i słuchajcie, i generalnie to jest, jeśli chcecie coś wprowadzić do bazy danych. I teraz kwestia tego, że jeśli teraz jak zrobić coś takiego, żeby coś wypisać? Żeby było, że działa. Już wam pokazywałem, że działa? Pokazywałem, że działa. Odwołajmy się do tego jeszcze raz, czyli HTML. Prowadźmy sobie Albi YouTube. W ogóle jak komuś pomogłem, komuś to przydało, subskrybujcie, bo naprawdę wydaje mi się, że... Kurczę, nie myślałem, że będę robił po 50 wyświetleń na odcinkach i tak jakby nie będę sam tego klikał, tylko widać, że ktoś to ogląda, dlatego fajnie by było, jakbyście to subskrybowali i tak jakby będzie jakaś większa motywacja, żeby robić coś ciekawszego, a tak jakby cały czas się uczę, żeby coś robić. Tak jakby ja chcę być frontend developerem, dlatego i tak poradniki będą i tak. Okej, jak widzicie, zadziała, Albi, hasło YouTube. W ogóle to hasło przejdzie, jeśli tutaj dajecie na przykład w tym inputcie dacie type password, to i tak przejdzie. Na egzaminie wymagają od was, żeby wam się to szyfrowało. Czekaj, refreshujmy sobie. Widzicie, jest coś takiego. Prześlij. Jak widzicie, przeszło. Albert Strzyżewski. Nie wiem skąd. Okej. Przeszło. I teraz, co wam chciałem pokazać? Teraz chciałem pokazać, jak wyjmować z bazy danych dane. Jeśli wiadomo, macie jakąś bazę danych, coś tam musieliście wprowadzać, jakąś strukturę, jak teraz te dane wyjąć na ekran. I generalnie to wam się przydaje na egzaminie, więcej nic nie musicie umieć z PHP. Tak mi się wydaje. To są te główne rzeczy. Ja się tych rzeczy uczyłem. I teraz mam tu przygotowany pliczek, to co właśnie kiedyś się uczyłem, tak samo. I też wam pokażę, przeanalizujemy to sobie razem, żeby tego nie robić na nowo. Tylko to jest wszystko zakomentowane. Odkomentujmy to sobie. I tutaj tak samo wszystko robiłem komentarze do tego, żeby wam pokazać, co to robi. Ok. Pierwsza podstawowa sprawa, tak jak w poprzednim zadaniu, łączymy się z bazą danych. Tutaj jest nawet komentarz. Możecie sobie teraz to zatrzymać i zobaczyć. Druga, sprawdzamy, czy jest połączenie z bazą danych. To samo, co robiłem w poprzedniej części, czyli sprawdzałem poprzez istring, connection, lz, to robimy coś. Tutaj tworzymy zapytanie, co chcemy wyjąć z bazy. To tak samo zachęcam, nie chcę powtarzać sobie tego SQL-a, bo mi się naprawdę nie chce. Mi to nie jest w ogóle potrzebne. A to naprawdę, naprawdę, to akurat muszę przyznać, są dobrze odcinki zrobione u Mirosława Zarenta, bo na przykład o PHP, to zawsze mi się wydaje, że on za ogólnie to mówi i często tak jakby za długo. Tak jakby nie robi tych na łatwiejszych sposobów. Chyba, że on robi dla tej, wiecie, bardziej ogarniętej części widowni. Tak jakby zajrzyjcie się sobie po prostu do Zarenta i tak musicie zajrzeć z tego względu, że zawsze na egzaminie na początku macie zrobić 4 zapytania do bazy danych. Zawsze takie jest, że musicie, i jedno jest wywalone w kosmos. Pamiętam, że jednego nie zrobiłem, ale zawsze jest takie jakieś przekoszone. Co da się zrobić? Jest u Zarenta, tylko ja po prostu wtedy zapomniałem. I tym oto zapytaniem wyjmujemy wszystkie dane z pola, z bazy danych zadane. Czyli z tego. Co nie? Tylko, że to jest w ogóle chyba inna baza danych. Czekajcie, to mogę zamknąć już. PHP, localhost, root, egzamin. A nie, to jest to samo. Tak, tylko że tu nigdzie nie wyjmuję, bo ten. Tu nigdzie nie wyjmuję, bo nie mam indeks HTML stworzony. Czekajcie, zobaczymy, czy to działa w ogóle.
A nie, działa. Jest. Ok, działa. Czyli to mogę was uczyć na dobrym przykładzie. Przynajmniej wiem, że działa. Ok, i teraz. Jeśli sobie to zrobiliście, to zapytanie, to tworzycie sobie nową zmienną, gdzie to zapytanie, tak jakby, wbijacie do tej funkcji. I co ta funkcja robi? Wsadza ją do tablicy, ale tylko jeden ostatni wiersz. Wsadza jeden tylko ostatni wiersz. I teraz ten wiersz pokazuje, pokazuje nam, jak pokazujemy ten wiersz na ekranie. Poprzez echo. I teraz odwołujemy się do mojego wyniku, czyli do tej tabeli, co ma to zapytanie. I tutaj do tych indeksów, do każdego indeksu. I teraz, jak widzicie, mam indeks 0, czyli jeśli to usunę, to pokaże mi tylko ID. Widzicie? Pokazał mi tylko ID, bo na pierwszym indeksie w mojej tabeli zawsze jest ID, potem jest nick, potem jest hasło. Wynik. I tutaj dajemy 1. I teraz powinien pokazać nam się nick. Jest tu nick, jest test. Ok. I potem jest egzamin, wiadomo o co chodzi. Kwestia tego, że nie wyjmuję wszystkich danych, jakie mam w tabeli. I teraz, żeby wyjmować wszystkie dane, jakie są w tabeli, to robimy to pętlą while albo do while. I to generalnie ja nie potrafię tego zrobić. Naprawdę umiałem i na egzaminie potrzebowałem właśnie tego i nie zadziałało mi to. I od tamtej pory się poddałem, do tego w ogóle nie wracałem i wybaczcie, naprawdę was tego nie nauczę. Ale możemy to wpisać w ogóle, sprawdzić, czy coś takiego jest. Wyjmowanie danych z bazy. Z bazy danych. Nie. Jeśli ma i dobra, echo wystąpił błąd while, ok. I to jest to. To jest to while. Wynik. Poczytajcie i to jest właśnie to pętlą wyjmujecie wszystkie dane, ale teraz jakby wam nie zadziałało, tak samo jak mi, jak ja to obszedłem. Na egzaminie podkładają wam tą samą bazę danych, jaką macie na egzaminie. Czyli jeśli ja tu miałem w moim wyniku końcowym, który robiłem u siebie na kompie, 4 rekordy, to te 4 rekordy będą przy tym, jak oni to sprawdzali. Jak to obszedłem? Po prostu przy każdym wyniku sprawdzałem, ile rekordów zwraca moja baza. Załóżmy, tutaj wiem, że zwróci mi 4, ponieważ są 4 dane, są 4... No są 4, kurczę, jak to się nazywało? 4 nie kolumny, tylko 4 kolumny, 4 wiersze. Sorry, wybaczcie, naprawdę nie pamiętam. No ale są, wiecie o co mi chodzi. Jest 16, 17, 18, 19 i są 4. I teraz, jak to zrobić? Po prostu to zawsze wyjmuje pierwszy rekord. Sorry, pierwszy ten rekord, co nie? I teraz, jak wyjąć więcej? No po prostu... Jeśli baza ma kilka rekordów, to musimy to powtórzyć. Powtarzamy to, co u góry. Tą linijkę kopiujemy. I tam, pamiętacie, było 4. Czyli jest 4, 4, 4. Jest 4, raz, 2, 3, 4, co nie? Tutaj za każdym możemy dać echo BR. I to jest to, że nam się powtórzy linia. Bo w tym momencie, już wam pokazuję, to będzie w ten sposób, że to jest wszystko po kolei, ale tego nie chcemy. A na przykład chcemy, żeby nam się to... co wszystko nam się... była przerwa w linii, co nie? Czyli echo BR. Jak widzicie, działa. I teraz, coś, czego nie pamiętam. Naprawdę, kurczę, dlaczego tego nie pamiętam, to nie wiem. Ale jak się robiło taką interpolacja? Że łączyło się znaki. Żeby połączyć znaki, wiadomo o co chodzi. I nie wiem, czy to było plusy. W JavaScriptie są plusy. A w PHP-ie kropki chyba? Czekajcie. Kropki są. Tu połączymy. I tutaj dajmy to coś nowego. Tylko dajmy tu spację. Dajmy kropkę. I chyba to właśnie były kropki. Tak, to są kropki. Bo na egzaminie zwykle wymagają od was, żeby ten tekst był jakoś fajnie rozbudowany, co nie? Czyli coś było w środku, coś było na zewnątrz, tak po tych lewych sprawach. Dlatego na przykład, robić to za pomocą, na przykład wiadomo, nie chcemy, żeby to wszystko było obok siebie. Widzicie, to jest wszystko obok siebie. Więc jak zrobić spację? Po prostu, wynik 0, w tym nawiasach nam daje się spację. Możemy sobie to powtórzyć. Tutaj, tak, zadziała?
Nie zadziała, bo to jest troszeczkę. To zamykamy. A nie, tutaj zamykamy, tu dajemy kropkę, tu dajemy to i tu dajemy to. I teraz będą spacje. Widzicie? Słuchajcie, cała bajka. Naprawdę, jeśli chodzi o to pętlę dual, wybaczcie, że tego nie potrafię was nauczyć, no po prostu nie umiem, nie interesowało mnie PHP, w sumie powinienem to umieć z innych języków programowania, z JavaScriptu, ale w JavaScriptie jakoś to ogarniam, a w PHP nie pamiętam, co wyjmuje co. No ale to tyle, wielkie dzięki za oglądanie, pamiętajcie, jeśli wam pomogło, subskrybujcie, lajkujcie, hejka, trzymajcie się i do zobaczenia, cześć.